Cześć, tutaj Moni and welcome to Learn Polish with Advanced Lesson 27. Today we are going to have a revision on conjugations, and I know I owe you a revision on instrumental and professions. Forgive me that I jumped here to conjugations in this revision, but we're going to do conjugations, and the next revision is going to be on instrumental and professions together. What we're going to do today, you are going to see a sentence like so, right? And then what I would like you to do is to conjugate, change this verb that you see here and give it a right form, right? You can pause the lesson, pause the revision video if you need to. I'm going to give you a few seconds to do this sentence in the right way, and then you're going to see it appearing on the screen again like so. And then what I'm going to do is I'm going to read this sentence out loud. On wstaje rano. Okay, and it's going to happen with every single sentence. So you will see the sentence with infinitive, change that infinitive into a right person, and then you're going to see and hear me pronouncing each sentence on the screen. Okay, so if you're ready, let's start. And the answer, odpowiedź. Ona gotuje owsiankę. Ona gotuje owsiankę. The answer is, odpowiedź to, gotujesz zupę. Gotujesz zupę. I odpowiedź, and the answer, wstajemy rano. Wstajemy rano. Odpowiedź, the answer is, oni nie wstają rano. Oni nie wstają rano. Odpowiedź, pisze e-mail. Pisze e-mail. Odpowiedź, oni piszą e-mail. Oni piszą e-mail. Odpowiedź, co wy pijecie? Or just, co pijecie? Co pijecie? Simply because this ending is reserved only for w, whereas for on, ona, ono, third person singular, and third person plural, oni, one, we could have different beginnings, persons. So we need to specify who we're talking about. Another sentence. Odpowiedź, and the answer is, on nie pije. On nie pije. Odpowiedź, pijesz kawę. Pijesz kawę. Odpowiedź, co robicie? Co robicie? Odpowiedź, robię pizzę. Robię pizzę. Odpowiedź, on nosi okulary.
On nosi okulary. Odpowiedź. Nosisz okulary? Odpowiedź. Nie chodzę do pracy. Nie chodzę do pracy. Odpowiedź. Ona chodzi do pracy. Ona chodzi do pracy. Odpowiedź. Jeżdżę do pracy. Jeżdżę do pracy. Odpowiedź. On nie jeździ do pracy, on chodzi do pracy. Odpowiedź. Jeździcie do pracy? Jeździcie do pracy? Odpowiedź. Oni jeżdżą. Oni jeżdżą. Odpowiedź. Tańczę tango. Tańczę tango. Odpowiedź. Tańczysz salsę. Tańczysz salsę. Odpowiedź. Rozumiesz? Rozumiesz? Odpowiedź. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Odpowiedź. On rozumie. On rozumie. Odpowiedź. Rozumiecie? Rozumiecie? Odpowiedź. Nie umiem tańczyć. Nie umiem tańczyć. Odpowiedź. Umiesz gotować? Umiesz gotować? Odpowiedź. Oni umieją gotować. Oni umieją gotować. Odpowiedź. Kocham cię. Kocham cię. Odpowiedź. Kochasz ją? Kochasz ją? Odpowiedź. Kochamy go. Kochamy go. Odpowiedź. Jestem tutaj. Jestem tutaj. Odpowiedź. Jesteś tutaj? Jesteś tutaj? Odpowiedź. Jesteście tutaj. Jesteście tutaj. Odpowiedź.
Oni mają kota. Oni mają kota. Odpowiedź. Ona ma psa. Ona ma psa. Odpowiedź. Masz siostrę? Masz siostrę? Odpowiedź. Mamy brata. Mamy brata. Odpowiedź. Oni mają wujka. Oni mają wujka. Odpowiedź. Ona wie. Ona wie. Odpowiedź. Nie wiem. Nie wiem. Odpowiedź. Wiesz? Wiesz? Odpowiedź. Nie wiecie. Nie wiecie. Odpowiedź. Co jesz? Co jesz? Odpowiedź. Jem pizzę. Jem pizzę. Odpowiedź. Ona je owsiankę. Ona je owsiankę. Odpowiedź. Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Odpowiedź. Idę do pracy. Idę do pracy. Odpowiedź. Ona nie idzie do pracy. Ona nie idzie do pracy. Apologies for a little mistake there. Corrected now. Odpowiedź. Możesz jeść? Możesz jeść? Odpowiedź. Nie mogę pić. Nie mogę pić. Odpowiedź. Oni nie mogą chodzić do pracy. Oni nie mogą chodzić do pracy. Well done. Thank you very much for this lesson, for this revision. Dziękuję, dziękuję bardzo. The word I was using as an answer in Polish is odpowiedź. Odpowiedź. It's an exception. So a little bit of information at the end of this revision here. It's an exception. It's a feminine word, although it doesn't end with an A vowel, it's still a feminine noun, and that means an answer, odpowiedź. So that was the word I was using. Thank you very much. And next lesson is going to be another revision, and in that revision it will include professions and instrumental and other cases as well. So we will be just revising what we've done so far. Thank you very much once again. Dziękuję and pa!